Finisze lotne. Występują jako element lub jeden z kilku elementów w trakcie trwania treningu, np. bazowego. Podczas jazdy ze stałą intensywnością w określonym momencie wykonujemy finisz, czyli rozpędzamy się do maksymalnej prędkości. Finisz może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Ćwiczenia można wykonywać w terenie płaskim lub o lekkim nachyleniu. Jest to ćwiczenie niebezpieczne i najlepiej wykonywać je przy małym natężeniu ruchu lub na bocznej ulicy.